Imperator Palpatine znany jest jako jeden z najpotężniejszych Sithów w historii odległej galaktyki. Jego połączeniu z ciemną stroną mocy nie mógł się równać nikt za jego czasów, a swoją potęgę ukazywał na wiele sposobów. Miecze świetlne rzadko były jednak jednym z nich. Używał ich tylko, aby zabawić się z przeciwnikiem, kpić z jego umiejętności i pokazać mu miejsce w szeregu. Tak naprawdę nie były mu jednak one potrzebne, aby zwyciężać w pojedynkach. Sidious używał ich na przestrzeni lat tylko parę razy, a po zniszczeniu Zakonu Jedi prawie zaprzestał z ich używania. Nie zrezygnował z nich całkowicie, korzystając z nich przy okazji walki z lelekami na Ryloth, wydarzenie to ukazane jest w książce Lordowie Sithów, czy podczas potyczek z Vaderem pokazanych w komiksach. Jednakże używał ich głównie po to, aby się zabawić, a nie bo były mu potrzebne, aby zamanifestować swoją potęgę. Chciałbym wam przedstawić 5 możliwych powodów, dla których Sidious przestał używać mieczy świetlnych po wydarzeniach z filmu Zemsta Sithów. Powód pierwszy. Obywatele mieli nie wiedzieć, że rządzi nimi Sith. Opinia publiczna w Imperium może się wydawać czymś, co tak naprawdę dla Sidiousa nie miało znaczenia. Rzecz w tym, że Imperator bardzo dbał o to, aby społeczeństwo dobrze go postrzegało i powód tego jest dość oczywisty. Nie chciał, aby mieszkańcy galaktyki dowiedzieli się, że rządzi nimi obdarzony straszliwą mocą Sith, którzy niegdyś byli postrachem całego znanego wszechświata. Ukazanie swoich mocy mogłoby doprowadzić do zwiększonej aktywności powstań, buntów i rebelia narodziłaby się szybciej niż miało to miejsce. Na fakt, iż Palpatine nie chciał pokazywać kim jest, wskazuje ten fragment książki Lordowie Sithów. Zdjął płaszcz, ujął misternie rzeźbioną rękojeść swojego miecza świetlnego i zapalił go. Vader spojrzał na niego zaskoczony. Rzadko widywał, żeby jego mistrz tak otwarcie, publicznie demonstrował swoją potęgę. I oczywiście zrozumiał, co to oznacza. Nie mogą przeżyć żadni tego świadkowie. Paradoksalnie Sidious naprawdę chciał pokoju w galaktyce, ale oczywiście na jego tyranicznych warunkach. Chciał rządzić twardą ręką i strachem, aby wszyscy byli mu poddani i bezgranicznie oddani, gdyż nie mieliby oni żadnych alternatyw i byliby zbyt przerażeni, aby nawet myśleć o rebelii. A jednocześnie, ujawniając swoją sitowską tożsamość, mógłby wywołać duże poruszenie w społeczeństwie, co tylko przysporzyłoby mu problemów i utrudniło umocnienie swojej władzy w galaktyce. Nic, z czym by sobie nie poradził oczywiście, ale byłaby to niepotrzebna, czasochłonna niedogodność, na którą Imperator nie chciał sobie pozwolić. Dlatego też, jeżeli znajdowali się świadkowie jego potęgi lub też jego mrocznych planów, ci szybko albo kończyli żywota, albo zostawali aresztowani, aby wieść nie poszła dalej w galaktykę. Co prawda, nie zawsze Palpatinowi się to udawało, przykładem może być tutaj postać rebelianckiego szpiega Eneba Raya, który przeżył spotkanie z Lordem Sithów, jednakże mimo tego Sidious uznał, że w słowa terrorysty opinia publiczna nie byłaby skora uwierzyć, zwłaszcza jeżeli on sam przedstawi publicznie wiarygodną, acz odpowiednio zmanipulowaną historię zdarzeń. Powód drugi, nie musiał już walczyć. Prawdą jest, iż po wojnach klonów, po pokonaniu Jody, Sidious nie miał równych swojej potędze. Wszyscy jego przeciwnicy zostali zgładzeni lub uciekli, a jedyna osoba zdolna go pokonać stała się jego uczniem, żelazną pięścią Imperium, który podejmował walki za swojego mistrza, który osobiście angażować się w nie już nie musiał. Palpatine od walki na miecze wolał to, w czym był najlepszy, w manipulacji. Pracował z zacisza swojego gabinetu i opracowywał porządek galaktyki, a nawet kiedy jakieś wydarzenia pozornie mogły mu zaszkodzić, wtedy przekręcał fakty tak, aby spełniały one jego cele. Potrafił słowem obracać planety w gruzy, obalać rządy, a z innych potężnych osób w Imperium robić swoje marionetki. Sidious stworzył również wielką machinę wojenną, która toczyła wszelakie walki za niego i dawała mu prawie że pełnię władzy nad galaktyką. A on mógł w spokoju realizować swoje kolejne mroczne plany, albo inaczej, opracowywaniem mrocznych planów, a ich realizacją zajmowali się zaufane mu osoby typu Vader lub Tarkin. W skrócie, po co walczyć, kiedy ma się od tego ludzi? Powód trzeci, uważał je za symbol Jedi godnym pogardy. His lightsaber. Ah, yes. A Jedi's weapon.
much like your father. Dla Imperatora miecze były głównie symbolem zakonu Jedi, nierozłącznym, charakterystycznym elementem ich wizerunku, przez co sam gardził nimi. Robił to do tego stopnia, że swoje miecze stworzył w sposób, który miał kontrastować z jego odwiecznymi wrogami. Tak jak miecze świetlne Jedi były tworzone ze znalezionych części elektronicznych różnych przyrządów i budowane w sposób ukazujący skromność i pokorę rycerzy Jedi, tak miecze Sidiousa były ich przeciwnością. Głównym budulcem jego mieczy był Freak, prawie niezniszczalny związek metaliczny, a ozdobione były rzadkim metalem aorodium i kryształami elektrum, które nadawały mu złotą powłokę. Jego broń nie miała nic wspólnego ze wspomnianymi skromnością i pokorą, miał on kpić z tych cech, które Jedi tak pielęgnowali. Sam ich wygląd miał być obrazą dla pojedynkujących się z nim Jedi, a jego przeważające umiejętności w walce miały tylko nadawać temu wszystkiemu charakteru okrutnej zabawy z ofiarą, która po czasie miała zrozumieć, że przy takiej potędze, jaką posiadał Sidious, jej miecz świetlny wygląda jak dziecięca zabawka. Co prawda, w kanonie tylko dwa razy widzieliśmy pojedynek Palpatina z Jedi, a jedna z tych sytuacji to była iluzja, ale nie wiemy, czy podczas treningów u Plagueisa Sidious nie walczył przypadkiem z jakimś Jedi. Nadałoby to na pewno większego sensu w przeznaczeniu tych mieczy, jakim było szyderstwo z odwiecznych rywali. Naturalnie, po zniszczeniu zakonu Jedi, owe bronie straciły całkowicie swój cel, jakim było szydzenie z przeciwnika, tak więc dla Sidiousa pod tym względem stały się zbędne. Powód czwarty – cielesne ograniczenia. Nie ma co ukrywać, że ludzkie ciało ma swoje ograniczenia, które z wiekiem się pogłębiają. I takim ograniczeniom ulegał również sam Sidious. Mimo iż jego ciało było wspomagane mocą, co pozwalało mu na wykonywanie niesamowitych akrobacji, tak jednak z czasem nawet i wielka potęga ciemnej strony nie była w stanie poradzić sobie z wadami ludzkiej anatomii, a co więcej, korzystanie z tej mocy coraz bardziej wyniszczało ciało Imperatora. W okresie około 3 lata po bitwie o Yavin można było zaobserwować, jak Imperator porusza się za pomocą laski. Prawdą jest, iż Palpatine był mistrzem kłamstwa i manipulacji, więc ta laska miała być elementem, który miał dać poczucie fałszywej pewności siebie jego potencjalnym przeciwnikom. Jednakże nie jest to cała prawda. Sidious szukał sposobu na osiągnięcie nieśmiertelności i w końcu go znalazł. Przeniesienie swojego ducha do ciała innej osoby, której ciało byłoby w stanie wytrzymać ogrom potęgi ciemnej strony, która to właśnie przez lata wyniszczała jego dotychczasowe ciało i które coraz bardziej zaczynało go zawodzić. Z powodu postępującego wyniszczenia musiał poniekąd używać pomocniczych przyrządów, żeby nieco ułatwić sobie to śmiertelne życie. Mógł on co prawda nadal poruszać się bez pomocy owej laski, jednakże odpadały już niezwykłe akrobacje czy walka na miecze świetlne. A skoro ciało nie dawało możliwości dalszej bezpośredniej walki z przeciwnikiem, to Sidious zaprzestał korzystania ze swoich ostrzy i skupiał się na wykorzystywaniu swojej mrocznej potęgi do walki. Powód piąty. Potęga Sithów była ponad miecze świetlne. Dla Palpatina miecz świetlny nigdy nie był elementem potęgi Sithów, był tylko narzędziem wizualnym, który ową potęgę ciemnej strony miał tylko bardziej symbolizować. Sam określał je jako piekło, pochłaniające każdego na swojej drodze. Ciemna strona stała ponad wszystkimi wszystkimi, dlatego uważał, że Sithowie nie powinni ograniczać swojej siły do miernych narzędzi, jakimi były miecze świetlne. Sidious po zniszczeniu zakonu Jedi manifestował swoją potęgę przez charakterystyczne dla niego pioruny wystrzeliwane z dłoni, którym jednocześnie torturował wrogów, jak i zabijał na miejscu. Siła tych błyskawic była często nie do uwierzenia dla postronnych osób. Lord Sithów mógł bez problemu unieszkodliwić całą flotę statków lub usmażyć wiele osób naraz. W połączeniu z wykorzystaniem telekinezy do podnoszenia ciężkich przedmiotów i rzucania nimi w przeciwnika sprawiały, że Sidious sam z siebie zrobił broń, z którą walczyć bali się niemal wszyscy jego przeciwnicy, którzy znali jego prawdziwą naturę. W połączeniu z innymi mocami i alchemią Sithów, Sidious stał się niezaprzeczalnie jednym z najpotężniejszych użytkowników mocy w znanej galaktyce. Jego potęga wykraczała często ponad wszelkie rozumowanie i nie ma się co dziwić, że mając taką siłę, zrezygnował on z mieczy świetlnych, dla którego były one niczym więcej jak tylko marnymi zabawkami w rękach słabeuszy, jakimi byli Jedi. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o kwestii zaprzestania korzystania z mieczy świetlnych przez Palpatina i nie zapomnijcie ocenić filmu i zasubskrybować kanału.
Słyszymy się w kolejnych produkcjach na kanale, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i przede wszystkim tego, by moc zawsze była z Wami.